Wszystkim, z tej strony Siwkowa Panna. Jest to mój pierwszy filmik, mam nadzieję, że Wam się spodoba i może będziecie chcieli inne. Jeżeli tak, to po prostu oglądajcie i później dajcie znać, co myślicie. W tym filmiku, tak jak widzicie po tytule, chciałabym przedstawić aplikację na Androida, dzięki której możecie obrobić, upiększyć zdjęcia, które robicie za pomocą tabletu czy smartfona. Prosiliście mnie też o to, więc oto i ten filmik. Stwierdziłam, że nie warto pisać recenzji, czy jak to tam określić, tekstowej. Lepiej jednak to przedstawić wizualnie, jak działa dany program i tak dalej, jak wygląda. Bo oczywiście oceny mogą być dobre i tak dalej, a może być intuicyjnie coś źle, może być mało efektów, tak jak w przypadku na przykład Photoshopa, na którym się kompletnie zawiodłam. Wszystkie aplikacje pochodzą z kategorii z Google Play najpopularniejsze. Kierowałam się tym, że kiedyś słyszałam daną nazwę, coś tam kiedyś chciałam przetestować, nie widziałam większej potrzeby, żeby instalować takie aplikacje. Jest jedna aplikacja, którą bardzo lubiłam, używałam zawsze, kiedy wstawiałam zdjęcia na Instagrama czy na Facebooka jako backstage. Aczkolwiek po jednej z aplikacji, którą zostawiłam na sam koniec, ale proszę obejście też resztę filmiku, po której po prostu zostawiam tą aplikację i przechodzę do tej nowej, bo jest po prostu fenomenalna. Żałuję, że wcześniej jej nie znałam. I po prostu przejdźmy może do omawiania. Na początek Photo Editor Pro, którego właśnie znam. Tak, to jest ekran powitalny, można by powiedzieć, tego programu, aplikacji, która przedstawia po prostu ostatnio zrobione zdjęcie, przerobione albo coś ten deseń. Można je kliknąć, wybrać i obrobić od razu. Mamy tutaj trzy opcje: zrobienie zdjęcia z kamery, znaczy no w sumie z aparatu, wybranie zdjęcia z dysku i udostępnienie. Ja sobie coś wybiorę, będzie to Mirella. Pasek jest bardzo prosty, fajny, intuicyjny. Wszystko jest w jednym miejscu. Jak później zobaczycie, parę aplikacji ma ten sam interfejs, więc omówię go teraz, a potem już w tamtych aplikacjach to pominę. Mamy tutaj funkcję popraw, czyli poprawienie automatyczne kontrastu, balansu bieli czy światła, efekty, czyli różne wersje kolorystyczne, które są, wydaje mi się, że chyba w miarę najlepsze. Tam mam parę takich, które używam zawsze, praktycznie pasuję do większości zdjęć, chociaż no, przypominają dość te z aplikacji instagramowej. Tu jest tylko paręnaście, można więcej ściągnąć, jeżeli ma się wersję Pro. Są tu ramki, naklejki, niestety ja nie mam tutaj wykupionych tych, czy ściągniętych tych pakietów w jednym z programów, w którym są one, pokażę Wam je. Mamy tu kadrowanie, ustawianie ostrości, orientacji, czyli możemy przekręcić zdjęcie, jasność, nasycenie, ciepło, takie podstawowe rzeczy, redukcja czerwonych oczu, dodawanie tekstu, wybielanie czy rozmywanie. Jest to jak dla mnie taka po prostu podstawowa wersja, jeżeli chcemy zrobić jakieś zdjęcie, ewentualnie coś tam wyretuszować, bo rozmywaniem właśnie możemy, jest taki malutki pędzelek i możemy po prostu tak w taki sposób wyczyścić. Jedyny minus tej aplikacji to taki, że tego zdjęcia nie można zapisać, można by tak powiedzieć. To znaczy możemy je zapisać tylko poprzez, jeżeli tu klikniemy gotowe i chcemy udostępnić, klikamy w tym na przykład wypadku powiedzmy Instagram. I dopiero jeżeli tutaj właśnie tam sobie wybiorę ten kadrowanie i niby kolorystyka, powiedzmy olejmy to, mam ten ekran już dodawania zdjęcia, to dopiero teraz w tym momencie zdjęcie mi się zapisało, ale niestety zapisało mi się w tym formacie kwadratowym, nie w takim jakim ono faktycznie było, ani w faktycznej jakości, bo przycinając do kwadratu, no to trochę jednak to zdjęcie się psuje. Jest to niestety minus, także tym bardziej aplikacja, którą odkryłam, jest moim ulubieńcem. Kolejną aplikacją, którą chciałabym Wam pokazać, jest Retro Selfie, która jest łudząco podobna do
do wspomnianego wcześniej fotoeditora Pro. Retro Selfie ma 1 milion ściągnięć, z czego jego ocena to 4 i ma to, ta ocena została wystawiona tylko przez 65 tysięcy osób. Ważył na 9 MB z hakiem, więc niewiele więcej od fotoeditora, aczkolwiek tutaj już, nie wiem, coś mi się kliknęło ogółem, ale no, wybieram zdjęcie. Te, które wcześniej. No i czy widzicie jakąś większą różnicę? Bo dla mnie jest to praktycznie to samo, co fotoeditor. Pasek narzędzi jest identyczny, naprawdę, niczym się nie różni. Ma te same wersje tutaj kolorystyczne, efekty wcześniej wspomniane. Naprawdę nie różni się niczym, mam w tym samym miejscu tutaj zastosuj czy gotowe. Tutaj jedyne co mam, mogę pokazać to, że tutaj akurat są już naklejki i mogę sobie dodać okulary na przykład. Tak, będę taka piękna w pilotkach. No. Także niczym się to więcej nie różni. I jakoś tak przywykłam już do tamtego. Tu ma naprawdę identyczne opcje i również w tej wersji nie ma, raczej aplikacji, nie wersji, nie ma możliwości zapisu do folderu, do pliku, tylko poprzez udostępnić. Kolejną aplikacją jest Retrika. Miniaturka wygląda tak, jest bardzo podobna do Retro Selfie. Aczkolwiek w tym wypadku tutaj już nie możemy bazować na zdjęciach, które mamy w pamięci urządzenia. Możemy tylko i wyłącznie edytować zdjęcia, które będziemy robić przed, znaczy po edytowaniu. Także tutaj jest właśnie album, ale on dotyczy tylko zdjęć, które zostały wykonane za pomocą Retriki. I minusem bardzo dużym tej aplikacji jest to, że w przypadku robienia zdjęć drugim aparatem, nie tym głównym, tylko tak jak w tym przypadku z przodu w telefonach tak samo, to zdjęcie, nie wiem dlaczego, ale robią się to koronogrami. Tutaj akurat jest taka sklejka, gdyż można właśnie sobie robić kolaż. No, te zdjęcia są robione przez interwałometr, czyli robi się tam co parę sekund zdjęcie. Jeszcze a propos samych parametrów, że tak powiem, to Retrika jest bardzo popularna. Ja już dawno o niej słyszałam, a jakoś do niej mi nie ciągnęło. Ma 50 milionów pobrań i ocena to 4,3, czyli tak jak w przypadku fotoeditora. Ocen osób wystawiło dość sporo, bo ponad 2 miliony i jej objętość to 12 MB. Tym czarnym przyciskiem robimy zdjęcie. Aczkolwiek najpierw trzeba ustawić parametry. Tutaj mamy kwadrat, dzięki któremu możemy sobie zrobić takie fajne zestawienie, kolaże, czyli właśnie w przypadku jak wykonujemy takich tutaj czwórkę, czy tu jest 9, to musimy zrobić 9 zdjęć. Jest tutaj również przyciemnienie, winieta. Mi się to osobiście tutaj nie podoba akurat w tej aplikacji. Poprzez kropelkę mamy takie, powiedzmy, że blur, czyli niby zupełnie tego nie widzicie, ale tutaj jest teoretycznie ostre, a tutaj jest rozmazane. Też bardzo dość kiczowaty efekt, ale tutaj są jakieś podstawowe parametry, jak kolorystyka. I tu jest zegarek od interwałometru. Możemy wybrać sobie filtr, które tu są teoretycznie podzielone na kategorie. Na przykład mamy retro, kategorię retro. No i mamy tutaj różne kolorystyki. Parę jest fajnych filtrów, ale jakoś tak nie do końca mnie satysfakcjonuje ta aplikacja. Może dla osób, które robią dużo selfie, tak siedzą w takich obróbkach, jest to fajne. Ale no i powiedzmy, że już sobie tutaj wybraliśmy, jak to ma kolorystycznie wyglądać. Jeszcze może wybiorę, może to ma być jedno, albo pokażę Wam dwa zdjęcia. Czyli mamy to wybrane, że mają być dwa zdjęcia, klikamy i się zrobiło właśnie dwa zdjęcia.
No i mamy taką sklejkę. No ale gdyby to było oczywiście, gdybyśmy to byli my, czyli osoby, które nam mogą jakąś mimikę, gest pokazać, no to byśmy zrobili. No i tutaj jest opcja udostępnij, możemy udostępniać. Więcej niestety no, nie ma tych opcji, nie ma żadnego retuszu. Tutaj są jakieś ustawienia, ale to są ustawienia dotyczące programu. Także no niestety, jeżeli chodzi o efekty, filtry, to fajna aplikacja, nie powiem, ale 17 MB to jednak dużo jak na taką aplikację, która ma tylko i wyłącznie filtry, ale właśnie takie tutaj pseudo-kolarze. No, nie zachwyciła mnie ta aplikacja, gdyż naprawdę jedna, którą zostawiam Wam na sam koniec, jest po prostu fantastyczna. Kolejną aplikację, którą chciałabym Wam przedstawić, jest ProEditor Zdjęć. Ściągnęło ją 5000 osób, oceniło 130 tysięcy na ocenę 4.1. Uważam, prawie 15 MB, przepraszam tutaj. Jest to właśnie ta miniaturka, którą niechcący dotknąłam. I wygląda ekran tak. Jest to dla mnie bardzo podobna wersja do Photo Editor Pro. Tylko jakoś Photo Editor Pro jest dla mnie prostszy i chyba, nie wiem, mimo to lepszy, mimo że ten ma trochę więcej funkcji, bo mamy opcję Paint, Edit i Collage. Poprzez Paint tutaj wybieramy zdjęcie. Mamy do wyboru właśnie, tak jak widzicie, galerię, kamerę, Facebooka, Instagrama, Flickra, galeria. Wybieram sobie swoje zdjęcie, jak zwykle. Możemy tutaj sobie wykadrować, nie musi to być kwadrat. No i jest tutaj taka nowość tła. Można je dodać, ale niestety mi się to osobiście nie podoba, bo one są strasznie wielkie, rozpikselizowane. No ale może komuś się spodoba. Można dodać tekst oraz stickersy, czyli są to takie literki, jakieś takie różne pierdołki. Dodajemy sobie, nie wiem co, serduszko. Tak, na czole sobie nakleję. O, nakleję sobie tu. No. I to gotowe. Nie chcę udostępniać. Można edytować zdjęcie. Oczywiście nie będę że nie będę żadnych nowości tutaj wprowadzała, bo pasek narzędzi jest po prostu naprawdę identyczny, nawet kolorystycznie, jak w Photo Editor Pro. Nie ma tutaj co się rozwodzić. No i można stworzyć kolaż. Pojedyncze zdjęcie, parę zdjęć. Nie wiem, co jest Free HD. Nie testowałam tego. Przetestujmy sobie film strip i zrobimy to z mojego zdjęcia. A, bo to trzeba pewnie parę wybrać. Dobra, one się niczym nie różnią. No ale. No i wygląda to w ten sposób. W sumie jak do ramki jakiejś na stronę. Czemu by nie? Można by coś takiego stworzyć. Można obrócić. Dodać tło. Dodajemy sobie tutaj fioletowe. Czyli zmieniło nam się obramowanie. Możemy zapisać. Nie chcę udostępniać. I to wszystko. Jeżeli chodzi o możliwości tej aplikacji. Mnie jakoś tak ona szczególnie nie urzekła. Jakoś wolę jednak tego fotoeditora Pro, który waży mniej. No nie, no niby jest czasami może i przydatne te zrobienie kolażu, ale na przykład rysowanie, tak jak tam było, przepraszam, jak tu się wchodziło? Reset? Nie wiem. Dodawanie tych stickersów dla mnie jest bez sensu tak naprawdę. To kiczowate. No tak przynajmniej według mnie jest to niezbyt specjalne. Dodamy sobie to zdjęcie. No i trochę mi się ucięło. Dodamy stickersa. Nie wiem po co. Ale damy mu babeczkę. Niech ma. A co?
Kolejną aplikacją jest aplikacja, która powinna się bić z Retriką o drugie miejsce w moim zestawieniu. Jest to aplikacja, która nazywa się tutaj akurat Candy Camera, ale jest określona jako aparat poprawiający urodę. Wizualnie wygląda on bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tam wszystko dobrze widzicie. Ekran składa się z dwóch pasków narzędziowych. Na górze jest lampa błyskowa, interwałometr, funkcja, dzięki której możemy kliknąć na ekran i zrobić zdjęcie, a nie trzeba naciskać przycisków. Dalej jest, jeżeli robimy zdjęcie na przykład architektury czy horyzontu, żeby był prosty, takie do poprawiania. Oczywiście druga kamera. Tutaj możemy wybrać zdjęcie już z tych, które zostały zrobione, aczkolwiek możemy również wybrać, bo tego nie widziałam wcześniej, inne kategorie z pamięci. Jeżeli tutaj klikniemy na górze, cofnięcie się w folderach. Mamy tutaj taką fajną opcję różnych tam zdjęć, że możemy na przykład zrobić 4 zdjęcia w tym miejscu. Znaczy akurat wybrałam 2 zdjęcia. Tutaj teoretycznie możemy wcześniej wziąć, zanim zrobimy zdjęcie, wybrać jakieś filtry. Filtrów jest naprawdę dość sporo. Jakieś tutaj sobie wybiorę. Powiedzmy, że będzie ten dramatik. I mogę zrobić zdjęcie. I zrobią się one 2. Jako interwałometr. Gdybyśmy to byli my, moglibyśmy sobie zrobić jakieś miny czy coś takiego. Jeszcze tutaj nie powiedziałam tylko wcześniej, że tu mamy pasek do ustawiania jasności, więc też bardzo przydatna funkcja. Dobra, może przejdę do zdjęcia, które wcześniej zrobiłam. Tak, możemy je sobie edytować. Mamy tutaj podstawowe rzeczy, jak jakiś tam lifting twarzy, jeżeli coś jest za grube, tutaj zwiększamy pędzel, możemy sobie troszkę trochę poszło, troszkę coś mi się tu przywiesza. Wybielanie, jakieś takie podstawowe rzeczy, obracanie, przecinanie. Tutaj wcześniej efekty, które też ustawialiśmy. Tu mamy taką fajne dodatki, można by powiedzieć. Tu są takie światła, bliki, które wpadają w obiektyw. Nie wiem, czy to teraz do końca będzie dobrze widać. Różnie kolorystycznie to tam wygląda. Nawet fajny efekt, jeżeli by zrobić zdjęcia na dworze jakiejś osobie, czemu by nie, fajnie by to mogło wyglądać. Jest tu też bokeh, no niestety niektóry wygląda dość sztucznie, ale gdyby się pobawić, można by stworzyć coś ciekawego. Mnie tu się dziś jakieś chyba serduszka podobały, nawet to tak fajnie wyglądało, ale już nie wiem, gdzie to do końca jest. Być może to. Tak, nawet tutaj akurat te serduszka dość fajnie pasują. Co prawda bardziej bym je obróciła. Nie wiem, czy można. Chyba nie. Gwiazdki się dodały. Czemu by nie? Też fajnie wygląda. I nawet fajny taki ten edytor. Tu można dodawać naklejki z jakimiś napisami. Możemy sobie to umieścić tu, pomniejszyć, zapisać. Bardzo nawet fajna aplikacja, można ją zapisać bez potrzeby, zapisać zdjęcie bez potrzeby, tak jak w przypadku tych niektórych aplikacji, na przykład fotoedytora udostępniania. Nawet fajna, tak jak mówię, z Retriką mogłaby się nawet tam trochę kłócić o te drugie miejsce. Jeżeli chodzi o jeszcze wstępne, bo chyba nie powiedziałam nie parametry, tylko informacje, to ma na 10 milionów ściągnięć, ocenę 4,3. Oceniłam prawie 500 000 osób i waży niestety trochę dużo, bo 21 MB, ale nawet przyjemna aplikacja.
Przed ostatnią aplikacją, którą chcę Wam pokazać, jest aplikacja, którą myślałam, że będzie najlepsza spośród wszystkich, no ale niestety nie udało się. Jest to aplikacja, którą raczej każdy zna, tylko bardziej na PC-ta. Photoshop. Ma 10 milionów ściągnięć. Podejrzewam, że bardziej są one dlatego, że ludzie chcieli zobaczyć, jak ona wygląda na tablecie. A nie byli zadowoleni, chociaż ocena ma 4, ale jest to ocena najniższa spośród tych wszystkich 7, które Wam dzisiaj pokazuję. Ma 38 MB, czyli bardzo, bardzo dużo, jak na w porównaniu do tych aplikacji, które testowałam przed chwilą. I oceniują 200 tysięcy osób. Ekran profesjonalnie, ładnie wykonany. Fajnie. No niestety to mnie trochę zadziwiło, że ta aplikacja ma tak niski poziom. Przedstawiłam zdjęcie z sesji z Mireą. I jesteśmy już w obszarze edytowania. Na górze mamy w sumie to nic, bo tylko i wyłącznie możemy przejść do zdjęcia oryginalnego, żeby zobaczyć, jak wyglądało, oraz je udostępnić. W pierwszej zakładce tutaj mamy tak zwane lux, czyli efekty bardziej wizualne, jeżeli chodzi o kolorystykę, których mamy naprawdę dość mało. Myślałam, że będzie ich więcej. I nie są one też najlepsze. Następnie mamy kadrowanie, potem w takie kategorie jak wyostrzanie, kontrast, no takie podstawowe cienie, no i to w sumie kolorystyka, temperatura i to tak naprawdę wszystko. W następnej zakładce mamy redukcję czerwonych oczu i w ostatniej mamy, w sumie to przedostatniej, ramki. Jest tam parę fajnych ramek, ale tak naprawdę z tego, co widzieliście, zwłaszcza w przypadku Pixel Air Express, no jednak jest to trochę ubogo, tam mamy zdecydowanie więcej opcji, zwłaszcza patrząc na to, że aplikacja ta waży praktycznie 40 MB, to jest naprawdę, to nic nie ma tak naprawdę. Jest tylko trochę ramek, a tak naprawdę na tych efektów kolorystycznych jest mało. No niby można ten kontrast poprawić, tak samo jak w Photoshopie, no ale spodziewałam się jednak, że skoro to jest aplikacja na tablet, a nie do obróbki zdjęć z kompa, no to jednak powinno być coś ciekawszego. No bo ostatnią tutaj zakładką jest rozmywanie, tak naprawdę niedoskonałości, usuwanie ich poprzez rozmycie. I w sumie tu naprawdę nie ma nic więcej. Ja się zawiązłam do tej aplikacji. Cieszę się, że jest ona bezpłatna, bo gdybym miała wydać na nią pieniądze, to byłyby to pieniądze zmarnowane. No i dotarliśmy do ostatniej aplikacji, którą zostawiłam specjalnie na koniec, gdyż jest naprawdę fenomenalna. Bardzo żałuję, że nie znałam jej wcześniej i już się długo nią bawiłam. Jest to Pixel Air Express. Przeczytałam tak, jak się mniej więcej, mniej więcej czytam tak, jak się pisze. Nie będę sobie łamała języka na tym, jak powinno się pierwsze słowo przeczytać. Aplikacja ma 10 milionów pobrań, no może niewiele, ale ocena ma najwyższą, bo 4,4. Oceniło ją praktycznie prawie 600 tysięcy osób i waży tylko 7 MB. Ekran pierwszy, taki tutaj podstawowy, jest bardzo fajny. Mamy możliwość zrobienia zdjęcia, wczytania już gotowych zdjęć, które posiadamy w galerii, stworzenie kolażu oraz jest tu taka miniaturka fresh, czyli tak ostatnie wykonane, obrobione zdjęcie w tym programie. Możecie zobaczyć moją wesołą twórczość. Jeszcze pokażę tylko te kolaże, że to jest naprawdę fajna rzecz, zwłaszcza na blogi. Mamy naprawdę niestworzenie wiele tutaj kombinacji, możemy różne takie kombinacje sobie zrobić, można dodać dwa zdjęcia, a można naprawdę, nie wiem czy nie z 10, jak nie więcej, tych zdjęć tam jest coraz więcej, już mi się naprawdę, o, nie chcę tam liczyć i przeglądać i Wam pokazywać, bo to w sumie bez sensu. Możemy sobie zmienić kolor tej ramki na inny.
Możemy zmienić odstępy pomiędzy tymi ramkami. Tutaj nie powiem, a zaokrąglenie ramek dodać, czy proporcje, że na przykład te tutaj, te, których akurat nie widać, dwa zdjęcia będą mniejsze, czy no akurat, no tak się akurat zrobiło w tym, ale można sobie zrobić, że jedna jest ramka większa, druga mniejsza. No i my przejdźmy sobie do tej już bardziej tego, co nas interesuje, tej kategorii. Albo dobra, wybierzmy sobie, tak jak w przypadku Photoshopa, Mirelle. Mamy tutaj różne podstawowe, w pierwszej zakładce podstawowe takie parametry do edycji, jak kontrast, światło i tak dalej. Mamy też bardzo fajną, zależy co prawda do jakich zdjęć, ale bardzo fajną opcję. Teraz chyba widzicie to najbardziej. Teraz akurat to fakt wygląda sztucznie, ale możemy sobie zrobić blur, że to jest tylko dany ta rzecz wyszczególniona, jeżeli chcemy zwrócić na to uwagę. Nawet to fajnie wygląda, możemy bardziej jakby podbić kolor w tym miejscu, gdzie jest ostre, czy rozjaśnić, czy jakieś tam inne parametry. Bardzo fajnie to wygląda. Ciekawa opcja. Można wystylizować zdjęcie, co momentami wygląda nawet fajnie. To jest akurat rysunek. I bardzo fajne jest to, że no akurat zdjęcie jest dość jasne, no to tutaj nie widać szczegółów, ale bardzo fajne jest też to, ale to pokażę w efektach, bo w ramce efektów mamy parę kategorii, nazwijmy to może pakiety, każdy z tych pakietów trzeba niestety ściągnąć, ale nie trwa to długo. I na przykład mamy Creative, też takich parę podstawowych kolaży, które tutaj no dla mnie to wygląda naprawdę fenomenalnie, jeżeli wstawić na przykład na bloga. Co prawda wolałabym, żeby to zdjęcie główne nie było szare, bo ono jest monochromatyczne, ale no cóż. Jeżeli chodzi właśnie o jakieś kolorystykę, to co chciałam powiedzieć, no tam już mi się nie chce przeglądać, nie wszystko to ściągnęłam, to jest fajne to, co wcześniej narzekałam w poprzednich aplikacjach, że możemy sobie dawkować daną kolorystykę. Zobaczcie, że tutaj mamy praktycznie surowe, to zdjęcie jest minimalne tonalnie i możemy sobie podbić tą kolorystykę. Nie wiem, czy to akurat może w przypadku tej tej akurat koloryzacji mało widać, ale tu już bardziej widzicie winietę i kolorystykę. Ajć, patrzenie się jednak w podgląd to co innego. O, na pewno to widzicie. Jest naprawdę fajne. Mamy też różne takie tekstury. Można dodać bokeh, ale on dla mnie wygląda bardzo sztucznie. No tutaj i on jest ogółem średnio dopasowany, ale można stworzyć też coś ciekawego. Ja akurat tu pobrałam Retro Poster, różne takie teksturki, co na przykład to jest bardzo fajny ślaczek. Jeżeli by stworzyć fajne zdjęcie i to jakoś tam dopasować, nie wiem czy to można przesuwać, chyba nie. Można to tylko tam trochę, chociaż nie, jest rotacja. A nie, to jest, chociaż można przesunąć. O, jakby stworzył ciekawe zdjęcie akurat pod to, no to by było fajne. O Jezu, wyszłam za daleko. Już to naprawiam. A, musicie przeżyć mnie. Można stworzyć ramki, co też mi się tutaj bardzo podobała, ramka starego zdjęcia. Tworząc na przykład czarno-białe zdjęcie, to bardzo fajne, fajnie postarzone, naprawdę to fajnie wygląda na żywo. Można dodać tekst, co bardzo mnie też zadziwiło, to, że też mamy, tak jak w przypadku pozostałych tam kategorii mamy, czy zakładek, mamy kategorię i mamy na przykład, pobrałam pismo ręczne, możemy sobie tam wpisać, co chcemy. Ja sobie wpiszę śliwkową pannę. I teraz mamy ten tekst, możemy go przesuwać, powiększać, ja wezmę tutaj kolor, też można zmieniać. No i tu mamy różne naprawdę czcionki, jest ich masa. Co tam byśmy chcieli sobie podpisać? O, to bardzo fajnie wyglądało. Można sobie to powiększyć. Oj, trochę przesunąć. I naprawdę, przepraszam, wygląda to fajnie. No i ostatnie są jeszcze stickersy, czyli jakieś takie różne znaczki, które można sobie dodawać. Dla mnie jest to zdecydowanie najlepsza aplikacja i zamienię
moją poprzednią fotoeditor Pro na właśnie tę, gdyż jest naprawdę fajna i można fajnie sobie zrobić niektóre kolaże, edytować fajne zdjęcia, nawet można by się, jak czasami człowiek nie ma czasu, zgrać sobie zdjęcia z komputera i obrobić je trochę tutaj, bo jak się człowiek pobawi, naprawdę mogą być fajne efekty. Więc mam nadzieję, że Wam się to podobało i jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie znać, no i powiedzcie, co sądzicie o tym. Może używaliście którejś z tych aplikacji, czy zachęciłam Was do którejś z nich. Po prostu napiszcie. Także trzymajcie się, pa!